Jesteś kochany. Cokolwiek, cokolwiek nie myślisz o sobie. Jesteś kochany. Jesteś kochana. Cokolwiek nie czujesz, cokolwiek nie myślisz w momencie, kiedy wypowiadam te słowa do ciebie. To wszystko nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że jesteś kochany. I kiedy jesteś ze sobą, kiedy jesteś na przykład sam ze sobą i spotykasz się z własnymi myślami, które być może potrafią być często krytyczne, jest w nich dużo oceny, jest w nich wiele porównywania się, jest w nich wiele pytań, czy jestem odpowiedni taki, jak jestem. W obecności tych wszystkich pytań jest obecne oko życia, którym jesteś i które spogląda na ciebie jako ty sam i które jest miłością. I która, gdyby mogła przybrać formę słów i głosu, to powiedziałaby właśnie te słowa do ciebie. Kocham cię taki, jaki jesteś. Nieważne, co myślisz o sobie. Nieważne nawet, jak się zachowałeś. Nieważne, co powiedziałeś do tej osoby. Nieważne, że zrobiłeś to i to. Nie ma żadnego znaczenia, co zrobiłeś, jaki byłeś, co myślisz o sobie w tej chwili. Jesteś kochany. Jesteś kochany. I tym jest głos życia, egzystencji. Tym jest głos prawdy, który nieustannie mówi tylko tą jedną rzecz o tej bezwarunkowej akceptacji, o tej bezwarunkowej miłości. Jeżeli my sami nie jesteśmy głosem prawdy, jeżeli my sami postrzegamy winę w sobie, jeżeli my sami postrzegamy w sobie brak doskonałości, jeżeli my uważamy, że nasza krytyka ma jakieś poważne, sensowne, prawdziwe podstawy, żeby była sensowna, żeby była prawdziwa, jeżeli oceniamy siebie, jeżeli krytykujemy siebie, to w tym momencie zaprzeczamy prawdzie. I w tym momencie czujemy się z tym tak, jak się czujemy. I w tym momencie cierpimy. I w tym momencie nasz głos nie jest głosem naszej własnej duszy. I wtedy czujemy się oddzielni od naszego ducha. Czujemy się oddzielni od wszystkiego. Jeżeli jest w nas ta wiara w to, że w ten czy inny sposób, pod pewnym zestawem okoliczności, my nie jesteśmy godni miłości, to wówczas czujemy to oddzielenie od życia, czujemy to oddzielenie od egzystencji. I wówczas, jeżeli słyszymy słowa mistrzów, które mówią, jesteś świadomością,
Jesteś jednym z egzystencją. Wszystko jest jedną niepodzielną całością. I ty jesteś częścią całości całego wszechświata. Jesteś jednym z życiem. I jeżeli słyszymy takie słowa, to one wydawać się mogą być obce. Gdzieś głębiej rezonują, oczywiście zawsze. Ale na powierzchni naszego doświadczenia czujemy się dziwnie z takimi słowami. Kiedy słyszymy takie słowa, to na powierzchnię takie stwierdzenie o jedności wszystkiego wynosi na powierzchnię w nas te wszystkie uczucia, z którymi nie spotkała się jeszcze nasza własna miłość. I wówczas czujemy się dziwnie z takim stwierdzeniem. Wydaje się być obce. I to, o czym chciałbym powiedzieć dzisiaj, tą obecność, którą dzielę się teraz z tobą, a którą dzielimy razem, wspólnie, chcę nadać teraz słowo, chcę ją wyrazić. Chcę się spotkać jako jedna obecność razem z tobą, po to, żebyś ty również odpoczął w tej obecności, którą jesteś. Jako całość twojej istoty, która nie czuje się podzielona. Tak jakby pewne fragmenty wydawały się być bardziej odległe, niektóre bliskie, albo wszystko się wydaje być odległe. I ty znajdujesz się jakby gdzieś poza wszystkim w pewnym sensie. Poza swoim sercem, poza swoim duchem, jakby poza nawet swoim ciałem, dlatego że zamieszkać w ciele oznacza zamieszkać w sobie, oznacza być duchem, który mieszka w ciele. Więc to spotkanie jest zaproszeniem do tego, żeby odpocząć do tej jedności naszej istoty, żeby odpocząć do tego, co spaja te wszystkie fragmenty, które wydają się być może czasem podzielone, ponownie w całość, w jedność. Żeby to doświadczenie i wiedza, jestem świadomością, żeby nie było jedynie konceptem, żeby nie było jedynie pewnym rodzajem odpoczynku, który jest jakimś odklejeniem od rzeczywistości. Więc kiedy słyszymy takie słowa, ludzie czasem mają jakiś przebłysk tego i później to pamiętają i później w sprytny sposób próbują jakby oszukać to, co czują tak naprawdę w sobie. I wówczas ktoś taki może powiedzieć: dobrze, czuję w sobie te wszystkie uczucia, które być może nie są wygodne, być może to jest uczucie smutku, być może to jest jakiś żal, być może to jest jakieś uczucie zawiedzenia, być może to jest jakiś gniew, być może to jest jakieś uczucie niemocy w nas. I wówczas ktoś taki może być sprytny, tak w cudzysłowie sprytny, i powiedzieć: no tak, ale ja i tak jestem poza tymi wszystkimi uczuciami, jako świadomość. Więc jeżeli widzę to, że jestem poza nimi, to powinno wystarczyć i ja się wtedy będę czuć dobrze. Ale wówczas nie odpoczywamy jako świadomość, ale odpoczywamy bardziej jako... Tak naprawdę nie odpoczywamy, ale próbujemy odpoczywać jako... Próbujemy odpoczywać w sprycie naszego konceptu. I to jest to, co wówczas czujemy w sobie. Czujemy oddzielenie tak naprawdę. Czujemy... To, co czujemy tak naprawdę wówczas. Czujemy w sobie ciężar naszego własnego sprytu, który próbuje unikać pewnych uczuć. Ja wspomniałem teraz o uczuciach, ale to może się odnieść do jakiegokolwiek aspektu naszego życia.
coś w ten czy inny sposób jest dla nas niewygodne jako doświadczenie. Doświadczamy jakiejś niewygody i wówczas próbujemy zaradzić na tą niewygodę, ale robimy to w sprytny sposób, który tak naprawdę nie jest sprytny tak do końca, ale który jest w tym swoim przesadnym sprycie oszukiwaniem siebie tak naprawdę. Więc to, czym dzielę się w tym momencie z Tobą, to jest to wszystko, co sprawia, że ta potrzeba w nas, żeby być może czasem sięgać po nasz spryt, rozpuściła się w miłości, której przestajemy sobie już odmawiać. To, co spaja wszystko w całość, to, co spaja wszystko w jedność, jest gotowością do tego, żeby w obliczu każdego doświadczenia, każdej niewygody, każdej niezgody, w każdej chwili nienawiści do tego, co się wydarza w tym momencie, tego, co czujemy, tego, czego doświadczamy, w samym centrum tego wszystkiego, w samym centrum cierpienia, w samym centrum niewygody, w samym centrum tego uczucia cierpienia, które powoduje nami to, żeby wstąpić na tą duchową ścieżkę, żeby szukać jakiejś odpowiedzi na to wszystko. Możemy pozwolić sobie odpocząć jako odpowiedź, odpocząć jako ta żywa odpowiedź, która być może będzie się wydawać być może naiwna, być może mała, być może niewystarczająca. Lecz jest jedyną rzeczywistą, prawdziwą odpowiedzią. I tą odpowiedzią jest miłość do siebie. Jakkolwiek może to zabrzmieć, jeszcze raz, mało przekonywująco. Dlatego, że jak ja mogę okazać sobie miłość w obliczu tego wszystkiego, co czuję? I być może zanim znajdziemy odpowiedź na to pytanie, być może powiedzmy o tym, że wszystko jest świadomością, wszystko jest jednym, wszystko jest jedną świadomością, wszystko jest jednym duchem. Twoje myśli są duchem, twoje uczucia są duchem, twoje ciało jest duchem, twoje ciało jest duchem. Ziemia, po której stąpasz, jest materią ducha, jest materią świadomości. Świadomość jest fizyczna. Świadomość posiada również bardziej subtelne przejawy. To wszystko, co istnieje, to wszystko, o czym możesz pomyśleć, jest jednym duchem, jest jedną świadomością, jest jedną totalnością wszystkiego. I to, czym jest świadomość w swojej esencji, albo powiedzmy inaczej, esencja równa się i jest tożsama ze świadomością. Tak samo esencja, świadomość i miłość to jest wszystko to samo. My mamy nasze własne ludzkie idee tego, czym jest miłość. Ja nawet w tym momencie, kiedy wymawiam to słowo teraz do ciebie, miłość, które jest piękne, ale może nie być tak piękne i być może, kiedy słyszymy to słowo, to w tym momencie, kiedy słyszymy to słowo, to nie jest to, co łączy nas, odkrywamy siebie jako to uczucie, jako to doświadczenie, jako obecność miłości. Ale bardzo często nakładamy na to słowo nasze własne znaczenie, które
istnieje na podstawie tego wszystkiego, czego doświadczaliśmy wcześniej, tego, w jaki sposób inni ludzie nas traktowali, tego, co słyszymy. Kiedy ludzie wymawiają to słowo i jak jednocześnie się potrafią zachowywać, jak inni ludzie nas traktują, to słowo ma różne konotacje na sobie. Ale to spotkanie jest zaproszeniem do tego, żeby owszem, użyć tych słów, ale przypomnieć sobie źródło, pierwotne znaczenie tych słów, po to, żeby zdmuchnąć ten cały kurz naszych znaczeń na te słowa, po to, żeby słysząc te słowa, dlatego że trzeba użyć jakiegoś słowa tutaj, trzeba sięgnąć po język. Ale sięgamy po ten język po to, żeby doświadczyć źródła, doświadczyć esencji. Po to jest to spotkanie. Po to tu jesteśmy. Wszystko jest miłością. Twoje myśli o sobie samym również są stworzone z materii egzystencji, która jest świadomością, która jest miłością, która jest duchem. I w tym momencie, kiedy wierzysz w coś, co nie zgadza się z prawdą egzystencji, która patrzy na ciebie jako jednego z nią, z egzystencją, więc egzystencja spogląda na siebie samą poprzez ciebie i w tym momencie, kiedy w twoim umyśle pojawia się ta myśl, w którą wierzysz i w ten czy inny sposób mówisz do siebie, ja nie zasługuję na miłość. Ja nie jestem odpowiedni, taki jaki jestem. Ja jestem odległy od doskonałości. Ja muszę coś najpierw udowodnić. Ja muszę najpierw pokazać coś. Ja muszę coś stworzyć, ja muszę to pokazać i wtedy być może zasłużyć sobie na miłość. Wtedy być może zasłużyć sobie na godność, na uznanie, na szacunek. Dopiero wówczas pod tymi kondycjami. Ale bez nich nie zasługuję na miłość. I w tym momencie, kiedy mówisz coś takiego do siebie, ten sam moment i to doświadczenie tego uczucia, które czujesz wówczas, kiedy mówisz coś takiego do siebie, ja nie zasługuję. Możesz to ubrać też w inne słowa i powiedzieć, ja nie zasługuję na cokolwiek, na szacunek, na uznanie, nawet na to, żeby żyć dobrze, żeby żyć w zdrowym ciele, żeby żyć w obfitości. Jakkolwiek ta obfitość nie miałaby się też przejawiać. Ale to wszystko w ten czy inny sposób sprowadza się do tej jednej rzeczy, do tego jednego sedna, którym jest to uczucie miłości. Więc za każdym razem, kiedy mówisz coś takiego do siebie, ja nie jestem godzien miłości, to w tym momencie wymawiasz coś, na co twój duch, na co prawda egzystencji nie zgadza się całą sobą. I ta myśl, w którą wierzysz, i to jeszcze raz, to nie jest nic złego, że masz taką myśl, to jest zrozumiałe, dlatego że urodziliśmy się, żyjemy w tym świecie, który wychował nas w tym przekonaniu, że w ten czy inny sposób my nie jesteśmy godni miłości. My nie jesteśmy godni uznania, my sobie musimy na to zasłużyć i my jesteśmy, rodząc się, wstępujemy na tą długą drogę zasłużenia sobie, być może kiedyś. I ja będę musiał zrobić coś bardzo spektakularnego, coś naprawdę niesamowitego, żeby zasłużyć sobie na to, tak naprawdę w czym esencji jestem sam. Więc to jest to przekonanie, w którym wyrastamy. To jest to przekonanie zapisane gdzieś głęboko w świadomości, w ogóle kolektywnej świadomości człowieka, jeszcze do dzisiaj. I to jest to, z czego się budzimy. To jest to spotkanie w tym momencie. To jest ten moment, w którym jesteśmy tutaj, siadamy i jesteśmy ze sobą po to, żeby sobie przypomnieć o prawdzie.
po to, żeby pozwolić sobie powrócić do tej niewinności bycia sobą, taki jaki jestem, bez ciężaru tych wszystkich prób udowodnienia czegoś, zasłużenia sobie na coś. Więc jesteśmy tutaj po to, żeby zacząć mówić prawdę sobą, swoim życiem, swoją wewnętrzną jakością relacji ze sobą. To, w jaki sposób jesteś ze sobą. Czy jesteś dla siebie przyjacielem, czy jesteś dla siebie wrogiem? Czy masz nad sobą zawsze jakiś oceniający, krytyczny głos? Czy masz w sobie i jesteś tym wspierającym, kochającym, akceptującym głosem? Jesteś ciszą, wewnętrzną ciszą twojego własnego serca, kiedy twój umysł odpoczywa w sercu, a twoje serce nadaje życie, inspiracje twoim myślom, które kwitną w twoim umyśle. Kiedy przestajesz męczyć sam siebie tymi wszystkimi ciężkimi myślami, które nie zgadzają się z prawdą egzystencji, ale są jej głosem, są jednym z głosem prawdy, jednym z głosem egzystencji, która jest miłością. I wówczas przypominasz sobie, kim jesteś. Przypominasz sobie, że to nawet nie jest tak, że ja jestem kochany przez życie, ale ja jestem życiem, które jest miłością. Ja jestem świadomością i w ten sposób, tylko w ten sposób poprzez serce odkrywamy, że jesteśmy świadomością i jako świadomość jesteśmy jednym ze wszystkim. Dlatego, że nie ma nic więcej poza jednym kosmicznym polem świadomości, które jest wszystkim, co istnieje. Przeproszę cię na moment jeszcze. Okej. Spotkamy się za chwilkę. Dlatego w tym momencie zapraszam cię do tego, żebyś wziął głęboki oddech i poczuł, po prostu poczuł to, co jest obecne. Pozwolił sobie być z tym wszystkim, co czujesz, z tymi wszystkimi myślami, które być może, jeżeli pojawiają się jeszcze, być z czymkolwiek, co się nie pojawia, jeżeli to jest jakieś uczucie dyskomfortu. Okej, dobrze, niech będzie. Jeżeli to jest jakieś uczucie takiej wewnętrznego braku niezgody na coś. Okej, dobrze, niech tak będzie. Jeżeli to są jakieś przykre myśli, okej, niech tak będzie. Jeżeli to są piękne myśli, super, pięknie. To wszystko, czego doświadczasz w tym momencie, absolutnie wszystko, niech będzie takie, jakie jest. Przez moment możesz po prostu być. Możesz po prostu być bez żadnej dyskusji obecnej w tobie. A nawet jeżeli pojawia się w tobie jakaś dyskusja, a nawet jeżeli jest w tobie obecne
Jeżeli jest tobie obecna jakaś niezgoda na coś, dobrze, czuję się źle i taka jest prawda, czuję się źle, czuję się koszmarnie, dobrze, czuję się niewygodnie, okej, dobrze. Czy możemy być w tym momencie miłością, która nie ocenia tego głosu w nas, który po prostu nie potrafi się pogodzić z czymś, z czymkolwiek by to nie było? Dobrze. Nie potrafię się pogodzić z czymś. Dobrze, czuję się z czymś źle. Czuję się z czymś niewygodnie. Ale kocham cię. Zasługuję na miłość. Jestem miłością, która doświadcza siebie jako ten, który nie potrafi się na coś zgodzić. Jestem miłością, która doświadcza w sobie brak zgody na coś. Jestem miłością, która doświadcza w sobie jarzma ciężaru krytyki i oceny. Ale jestem miłością. To, czym jestem, jest miłością. To, czym jest ta chwila, jest miłością. Ja wolę użyć słowa miłość w tym momencie niż świadomość. Dlatego, że świadomość również ma na sobie jakieś konotacje. Tak samo jak miłość. Ale miłość być może kojarzy się mocniej z taką i bardziej bezpośrednio z taką jakością braku oceny. Sercem, które jest pozwoleniem na wszystko. Jest bezwarunkową akceptacją na wszystko. Jest tą jakością bezwarunkowości. I tym jest życie, tym jest egzystencja. I twoje emocje mówią ci bardzo wiele. Twoje emocje mówią o prawdzie. Dlatego, że za każdym razem, kiedy kłócisz się wewnętrznie, kiedy twoja relacja ze sobą samym jest kłótnią z prawdą egzystencji, to czujesz się źle, czujesz w sobie jakiś opór. Czujesz się z tym ciężko, dlatego że, jeszcze raz, kłócisz się z egzystencją, kłócisz się z miłością. Zaprzeczasz temu, czym jesteś. Dlatego ta chwila może być zaproszeniem do tego, żeby odpocząć, do tego, żeby odpocząć do tej wiosny, tego momentu, tej świeżości, która jest niezapisaną, czystą kartą. Kiedy możesz odpocząć do tego, żeby nic nie wiedzieć o sobie, nic nie myśleć o sobie, nic nie nakładać na siebie samego, pozwolić sobie być nie jako ktoś szczególny, ktoś, kto ma jakieś jakości, ktoś, kto jest taki i taki, ale po prostu być. Pozwolić sobie na ten reset. Pozwolić sobie być wiosną. Pozwolić sobie na to, żeby odpocząć od tego wszystkiego, do czego się przyzwyczaiłeś. I to wszystko zaczyna się od tego miejsca w tobie, tej akceptacji, która nie jest negacją czegokolwiek, która nie jest kłótnią z czymkolwiek, która jest pozwoleniem na wszystko. Dobrze, jest pozwoleniem również na to, żeby doświadczyć sobie tego, że jestem tak mocno przyzwyczajony do jakichś wzorców mojego zachowania. Po prostu no, nie potrafię zachowywać się inaczej, niż się zachowuję. Okej, dobrze. Ale ten moment może być inny od przeszłych momentów, w którym krytykowałeś siebie i oceniałeś za to, że o, może nie jestem jeszcze wystarczająco klarowny i jasny w mojej kultywacji świadomości. Bo gdybym był, to potrafiłbym żyć jako otwartość i świeżość tego momentu. I być tym momentem, który nic o sobie nie wie. Ale po prostu mi to nie wychodzi. Dobrze, bardzo dobrze, niech ci nie wychodzi. Ale ty jesteś tą przestrzenią, którą już jesteś. Ja nie mówię tak, że ty się stajesz czymś. To nie jest zaproszenie do tego, żebyś się stał czymś. To jest bardziej zaproszenie do tego, żebyś odpoczął do tego, czym już jesteś.
a jesteś tą bezwarunkową przestrzenią akceptacji wszystkiego. Więc jeżeli pojawia się w tobie brak akceptacji na coś, jeżeli pojawia się w tobie totalny brak akceptacji tego, że nie potrafisz pozwolić sobie żyć jako świeżość tej chwili i widzisz siebie raz po raz po raz powtarzającego jakieś kolejne wzorce jakiegoś zachowania, które ci się nie podoba i którego masz dosyć i z którym czujesz się ciężko i czujesz się ograniczony. Okej, dobrze, bardzo dobrze. Kolejny raz widzę siebie, który nie potrafi się zgodzić na coś, nie potrafi się pogodzić z czymś. Okej. Ale to, czym jestem, jest akceptacją nawet tego, że czegoś nie akceptuję. I tym jestem. I to jest miłość. To nie jest ta miłość, o której mówię, nie jest tym, o czym myślisz, że ona jest. To nie jest akceptacja, o jakiej możesz pomyśleć. To nie jest akceptacja, którą możesz zrobić. To jest akceptacja, którą jesteś i do której się rozluźniasz. Jesteś wiosną, jesteś wieczną wiosną, jesteś wieczną świeżością tej chwili. Ten moment jest takim wiecznym resetem. Ty nie jesteś czymś stałym. Możesz stwarzać sobie takie doświadczenie, jakbyś był czymś stałym. Stwarzasz sobie takie linearne doświadczenie bycia kimś. I to może się wydawać bardzo rzeczywiste i bardzo prawdziwe, ale nawet to doświadczenie, które masz, to jakby to, w jaki sposób siebie znam, jest bardzo rzeczywiste. To również jest doświadczenie, które sobie sam stwarzasz, sam sobie generujesz. Nie możesz wiedzieć, kim jesteś. Dlatego, że za każdym razem, kiedy nalegasz na to, że jednak wydaje ci się, że wiesz, jaki jesteś, to w tym momencie kłamiesz przed prawdą siebie samego, przed prawdą egzystencji. A prawda jest taka, że jesteś absolutną niewiadomą, jesteś absolutną tajemnicą. Jesteś życiem. Jesteś życiem. Za każdym razem, kiedy czujesz w swoim ciele życie, kiedy załóżmy, że wpadasz na jakiś piękny pomysł, który jest inspirujący, w którym jest jakaś iskra tego życia, i kiedy pomyślisz sobie, dobrze, mogę to zrobić, to o czym teraz pomyślałem, to jest fajne. Czuję, że to jest fajne, dlatego że widzę, że to jest fajne i we mnie nie ma w tym momencie takiego zgrzytu, kiedy dobrze, widzę, że to jest fajne i chciałbym to zrobić, ale później pojawia się ta myśl, która zaczyna to oceniać i zaczyna mówić, no tak, ale czy ja mam pieniądze na to, czy mnie stać na to, czy ja nie czuję się właściwie pewien, żeby to zrobić, to jest fajne, ale co o mnie pomyślą inni? Chciałbym to zrobić, tak, to jest fajne, ale co pomyślą ci inni ludzie o mnie? I kiedy pozwalam sobie na to, żeby mieć tą inspirację i przynajmniej przez chwilę nie mieć tych wszystkich myśli, które filtrują to takie pierwotne uczucie tej iskry, tej inspiracji, kiedy nie przejmuję się niczym, to czuję w swoim ciele, tak, to jest żywe, chcę to zrobić, tak, to jest fajne. I to uczucie życia, które czujesz, w tym momencie, kiedy dosłownie ten sam moment, w którym czujesz autentycznie to życie, którym jesteś, kiedy nie myślisz nic o sobie, kiedy jesteś sam w sobie, jesteś inspiracją, sam w sobie jesteś radością swojej własnej twórczości, która właśnie żyje poprzez ciebie i bardziej to, czym jesteś, jest bardziej samą twórczością niż czymś konkretnym. I w tym momencie nic o sobie nie wiesz. Nie możesz nic o sobie wiedzieć. Jeżeli coś o sobie zaczynasz wiedzieć, nawet jeżeli to się wydaje być pozytywne, nawet jeżeli pomyślisz, tak, dobrze, jestem kimś fajnym i robię coś fajnego, nawet ta myśl, dobrze, jestem kimś fajnym, będzie ci uwierać. Dlatego, że ktoś fajny, jeżeli tak o sobie pomyślisz, dobrze, jestem kimś fajnym, to automatycznie stwarzasz jakby przeciwny biegun tej myśli i możesz też pomyśleć, że ja mogę
tak samo nie być fajny. Więc mogę być arogancki, ale ten, kto jest arogancki, spotka się też z cieniem tego, żeby gdzieś wewnętrznie zacząć wątpić w siebie i myśleć o sobie, jakby był kimś gorszym. Ale to, o czym mówię, nie ma żadnego bieguna. To, o czym mówię, jest poza tym wszystkim. Jest poza jakąkolwiek myślą o sobie, czy ona jest pozytywna, czy nie. I wtedy naprawdę doświadczysz siebie jako dosłownie ten moment, jeżeli cokolwiek możesz powiedzieć o sobie, to bardziej nie coś, tylko bardziej to, czego się nawet nie da powiedzieć. Ja jestem tą chwilą. I w tym momencie jesteś ekspresją, jesteś ruchem, jesteś działaniem miłości. Bo to, czym ona jest w esencji, jest życiem, jest egzystencją, jest tajemnicą, jest niewiadomą. Jest egzystencją, jest życiem. I w tym momencie, jeżeli żyjesz i zamykasz siebie w tym ciężarze myślenia o sobie, jakkolwiek, to w tym momencie będziesz filtrować tą energię swojego własnego życia przez te wszystkie myśli, przez ten cały ciężar tych wszystkich myśli o sobie. I będziesz powoli umierać. I nawet jeżeli będziesz mieć co jeść, nawet jeżeli będziesz mieć schronienie, nawet jeżeli masz czym oddychać i co pić, to jeżeli nie czujesz tego połączenia z egzystencją, z życiem i nie wyrażasz wówczas siebie samego, taki jaki jesteś, nie dajesz głosu swojemu sercu, nie dajesz pędzla ekspresji, wyrazu swojego serca, swojej inspiracji, swojego życia, to coś w tobie umiera i ty dosłownie powoli umierasz. Ja mówię, to nie jest przenośnia w tym momencie. Ja mówię to bardzo dosłownie. Ludzie, którzy przestają być ekspresją ducha, którym są, zaczynają powoli umierać. Zaczynają być może chorować. Jakby śmierć może forma, w jaki sposób ktoś odchodzi z tego życia, może być różnie. To może być choroba, to może być wypadek, to może być cokolwiek. Ale to nie jest żart. My naprawdę odchodzimy z tego świata, dlatego że nasz duch jest życiem. I jeżeli nasz duch widzi, że jakby nasza osobowość staje się zbyt uparta, nasze myślenie staje się zbyt uparte, jeżeli nasz fizyczny umysł staje się zbyt oporny na płynność, na giętkość, na to, żeby być otwarty na to, co przychodzi z ducha. Jeżeli zamyka się w swojej własnej klatce, swoich własnych wierzeń, swoich własnych uprzedzeń, tego wszystkiego, w co wierzy na temat siebie, na temat świata, to w tym momencie odcina siebie od tej siły życiowej, która nie jest... Siła życiowa nie bierze się stąd, że jesz dobre jedzenie, że pijesz dobrą wodę, że otaczasz się tym wszystkim, co jest zdrowe. To nie jest prawdziwe źródło siły życiowej. Prawdziwe źródło siły życiowej jest twoim własnym duchem. Dlatego, że duch jest jednoznaczny, tożsamy z życiem. Tak. Tożsamy z tobą. Więc jeżeli ty sam nie jesteś sobą przez długi czas, jesteś bardzo uparty i zaprzeczasz bardzo uparcie temu, czym jesteś, to wówczas chcesz odejść z tego świata, z tego fizycznego świata, z tego doświadczenia. Nie chcesz w tym uczestniczyć. I powoli zaczynasz umierać. Powoli zaczynasz odchodzić stąd. Dlatego, że kiedy umierasz, to odpoczywasz na nowo do siebie. Powracasz do prawdy. Ale my nie jesteśmy tutaj po to, żeby rodzić się, przyjmować wierzenia, które nie są prawdziwe, które nie są żywe, które nie są tym rezonansem
z prawdą. Nie czujemy tego rezonansu w naszym sercu, ale zaprzeczają prawdzie. I kiedy żyjemy tutaj w taki sposób, my nie rodzimy się tutaj po to, żeby urodzić się jako życie, później zamknąć to życie, słuchając innych ludzi, słuchając naszych rodziców, słuchając wszystkich porad, ludzi, którzy tak naprawdę nie mają bladego pojęcia, czym jest naga, nieoczesana energia życia samego w sobie. Jeżeli słuchamy takich ludzi, tak jakby oni wiedzieli lepiej od naszej własnej intuicji, którą tak naprawdę jesteśmy, bo kiedy słuchamy intuicji, ubieramy to w słowa i mówimy to w ten sposób, że słuchamy intuicji, ale tak naprawdę to my jesteśmy intuicją, dlatego kiedy mówimy słuchamy intuicji, to tak naprawdę słuchamy naszego własnego serca, słuchamy nas samych. Jeżeli przestajemy słuchać, jeżeli stajemy się głusi, jeżeli zagłuszamy spokój, ciszy naszego istnienia bzdurami, które nie są prawdziwe, które nie są tym żywym rezonansem z prawdą egzystencji, z prawdą życia, które zaprzeczają miłości, która jest wszystkim, co istnieje. Kiedy próbujemy być w naszym myśleniu oddzielni od wszystkiego, co istnieje i myślimy, że jesteśmy małym pyłkiem obok nieskończoności całego wszechświata, to prędzej czy później będziemy chcieć odejść od tego fizycznego doświadczenia. Więc to spotkanie, i kiedy mówię to spotkanie, to mam na myśli każdy moment, każdą chwilę, każda chwila, w której ty sam spotykasz się ze sobą, kiedy jesteś prawdziwy wewnętrznie sam przed sobą, kiedy odpoczywasz jako prawda, kiedy zawieszasz krytykę, ocenę, kiedy odpoczywasz jako prawda. Ja tak naprawdę ratuję ci życie. Każdy taki moment ratuje ci życie. Każda taka chwila. A życie w ten sposób sprawia, że możesz tutaj być. Dlatego my nie żyjemy, to są słowa Jezusa, my nie żyjemy jedynie o chlebie i wodzie. I najlepsze jest to, że to nie jest tylko piękna metafora. To nie jest tylko piękna metafora. Ludzie, którzy odchodzą z tego świata, owszem, mamy tutaj jakieś parametry tej fizycznej rzeczywistości, które wyglądają jak przeciętna długość życia. To jest jakby taki kolektywny, utarta jakby gdzieś wiara w to, silne przekonanie w naszej kolektywnej świadomości co do parametrów tego fizycznego życia w tych czasach obecnie, teraz, które wygląda jak to, że załóżmy, że nie żyjemy raczej dłużej niż 100 lat. Przykład. Są ludzie, którzy żyją dłużej, ale załóżmy, że tak to wygląda, więc jakby to jest jeden z parametrów, które tak naprawdę możemy rozciągać. Jakby nie chcę się teraz tak mocno skupiać na tym. Ja tylko chcę wspomnieć tylko o tym, że nie jesteśmy tak bardzo ograniczeni, jak myślimy, że jesteśmy. Więc jakby dobrze, doświadczamy siebie w tych parametrach naszej kolektywnej zgody co do parametrów gry fizyczności bycia tutaj na Ziemi, w tych obecnych czasach teraz. Ale dosłownie my nie żyjemy jedynie o chlebie i wodzie. I to nie jest wiek, który nas zabija. Ale to, co sprawia, że
Nawet nie ujmę tego w słowa, mówiąc, że coś nas zabija. Powiem inaczej. Jesteśmy tam, gdzie jest życie. Bo to my jesteśmy duchem, to my jesteśmy życiem. Dlatego jeżeli zamykamy nasze życie do takiego punktu, ja prawdopodobnie, wiesz, ty, który mnie tutaj słuchasz, prawdopodobnie nie jesteś kimś takim, kto umrze z tego powodu. Dlatego, że wiem, że ktoś, kto sięga po takie nagranie, ktoś, kto w ogóle słucha mnie tak długo, jest na tyle otwarty, że raczej nie skaże siebie na śmierć z tego powodu, kiedy umiera twój duch i decydujesz się na to, żeby szybciej po prostu połączyć się na nowo ze sobą, z duchem, w taki sposób, że to ciało umrze szybciej niż tak naprawdę musi. Ale ja daję ci tylko obraz. To jest coś, co mnie osobiście tak naprawdę rozpala do życia. Uświadomienie sobie tego. To jest coś, co sobie uświadomiłem. Nie ma czegoś takiego jak śmierć, tak naprawdę. Nawet jeżeli to fizyczne ciało umiera. Życie jest nadal. Życie jest tym, co jest niezmienne. Życie jest tym, czym jesteś w esencji. Ty jesteś esencją. To jest to, czym jesteś. A esencja z definicji, mam tutaj muszkę, esencja z definicji jest esencją, jest tym, co jest niezmienne. To, co jest tymczasowe, może się zmieniać, ale esencja sama w sobie jest niezmienna, jest prawdziwa, jest trwała. Więc to jest zdrowe być żywym poprzez odpoczynek do siebie samego, poprzez bycie miłością. A jesteś miłością za każdym razem, kiedy nie kłamiesz sam przed sobą, kiedy nie wierzysz w myśli, z którymi czujesz się ciężko. A jeżeli, jeszcze raz to powtórzę, jeżeli nie potrafisz jakby zmienić siłą woli, bo nie możesz, to zaproszenie nie polega na tym, żeby siłą woli zmienić swoje własne myśli, zmienić swoje własne przekonania, dlatego że nie możesz tego zrobić siłą woli. Dlatego że wychodząc z tego miejsca, kiedy musisz coś zrobić siłą woli, to miejsce jest jednoznaczne nadal z poruszaniem się w ograniczeniu. I tak naprawdę jakby nie wychodzisz poza ciężar tych wszystkich myśli, ale kiedy zmuszasz się do czegoś, żeby siłą woli zmienić swoje myśli, swoje przekonania, to poruszasz się nadal w tym samym obrębie ich domeny. I za każdym razem, kiedy wychodzisz poza nie, to robisz to poprzez tą transcendencję, poprzez odpoczynek do swojego własnego serca, który jest tą przestrzenią, która znajduje się poza nimi. Dlatego kiedy widzisz siebie, kiedy kolejny raz oceniasz siebie za coś, kiedy kolejny raz nie wierzysz w siebie, kiedy kolejny raz wątpisz w siebie, to dobrze, zobacz to, ale bądź dla siebie, nie odwracaj się od siebie, nie opuszczaj siebie w tej chwili, ale odpocznij do miłości, która już teraz ciebie akceptuje, takiego jakim jesteś. Powiedz do siebie, dobrze, ja widzę tą część mnie, która tak się zachowuje, która tak myśli o sobie, która nie wierzy w siebie, która wątpi w siebie, która nie uważa, że jestem zdolny do czegoś wielkiego, do czegoś pięknego, która myśli, że czegoś mi brakuje, że nie jestem piękny. Kocham cię takiego, jaki jesteś. Możesz do woli tak długo, jak tylko sobie życzysz, mieć takie myśli. Ja jestem tutaj, ja ciebie kocham, ja ciebie nie opuszczam, ja jestem z tobą. Miej te myśli do woli, krytykuj siebie do woli, oceniaj siebie do woli, ale ja jestem tutaj, ja jestem tutaj i kocham cię takiego, jaki jesteś. Miłość jest tym, co spaja cię do prawdy, co spaja cię w całość, w jedność. I wówczas nie doświadczasz siebie oddzielnego.
ale widzisz siebie jako całość życia, jako życie. Jako życie samo w sobie. Nie mówisz wtedy o świadomości, ale jesteś świadomością. Nie jesteś, nie masz w swojej głowie jakiegoś mądrali, który dużo wie, ale w rzeczywistości nie czuje się szczęśliwy i używa swojej wiedzy po to, żeby siebie krytykować. Nie, jesteś brakiem krytyki. Jesteś brakiem oceny. Jesteś brakiem definicji na swój własny temat. I odpoczywasz jako prawda, jako niewiadoma tej chwili, jako niezapisana karta tej chwili. I budzisz się w tym momencie jako wiosna, jako wieczna wiosna ciebie samego, jako prawda tej chwili. Kocham cię. Kocham cię. To są słowa drzew, to są słowa ptaków, to jest słowo głębokiego, głębokiego bicia serca, wibracji ziemi, planety. Kocham cię. To jest głos wiatru, który mówi: nie wiesz, kim jesteś. I to jest prawda nieba, miłości, której głosem jest przejaw, jest ekspresja źródła, które przejawia się jako formy tego życia, natury, drzew, chmur, twojego ciała, wszechświata. I tym jesteś. Jesteś jednym z tym wszystkim. Bo jesteś tym wszystkim.